Maciej Świdzikowski, kapitan Radomiaka. Jesteśmy po meczu z Rakowem Częstochowa. Wynik 3-0 dla gospodarzy. No przykro się, Maciek, patrzyło to szczególnie z perspektywy trybun na to spotkanie. No na pewno. Niestety tak ten mecz się ułożył, nie wyszło. Ale walczymy dalej. To jest jeden z nie wiem, 25 pozostałych meczy, jak dobrze liczę. Także walczymy dalej. Trzeba podnieść się po tej porażce i pokazać charakter w końcu. No właśnie, w końcu, bo takich wypowiedzi jak twoja, walczymy dalej, już słychać bardzo dużo, a tej walki chociażby w dzisiejszym spotkaniu no za wiele nie było. Co prawda mecz ułożył się idealnie dla Rakowa, bo 1-0 w drugiej minucie, ale później nie było jakiejś takiej wielkiej determinacji w szeregach Radomiaka, żeby pokazać ambicje przede wszystkim. No i nie wiem, to jest szczerze mówiąc pojęcie względne. Niektórzy odbierają to w ten sposób, ale nie wiem, może zabrakło czego innego, czy tam umiejętności zgrania, nie wiem, jakieś błędy taktyczne. A ambicji ja chłopakom odmówić nie mogę. Obserwuję ich na każdym treningu i dlatego takie określenia, no, nie zgodzę się do końca. To czego w takim razie zabrakło w tym meczu? 3-0 wynik, no jednak wysoka porażka. Na pewno, nie ma co ukrywać. Wysoka porażka odzwierciedla w pełni poczynania na boisku, sytuację boiskową. To nie ma co się oszukiwać. Na pewno błędy indywidualne. Nie, musimy to przeanalizować. Na pewno nie chciałbym tego oceniać na gorąco. No, widać, że ta gra się nie kleiła, że drużyna się męczyła na tym boisku. Nie było pomysłu na grę. A musimy to przeanalizować i walczyć dalej. A może w zespole brakuje takiego zawodnika, właśnie jak Maciej Świdzikowski, który gdzieś tam od tyłu to wszystko ustawia, jest kapitanem zespołu, potrafi wstrząsnąć drużyną i na boisku, i w szatni. Ja myślę, że powinniśmy tworzyć kolektyw, że jednostki tutaj jednak niewiele wniosą, jeżeli nie będziemy kolektywem i taką zwartą grupą, że będziemy dążyć wszyscy w jednym kierunku. Także spokojnie, a wiadomo, że zrobię wszystko, żeby jak najszybciej wrócić. A kiedy to jest możliwe, twoim zdaniem? Ciężko powiedzieć, muszę się przede wszystkim dobrze przygotować, ponieważ ominęły mnie przygotowania letnie, także ciężko powiedzieć, no wiadomo, tam z trenerem będziemy musieli nad tym myśleć.